jesteśmy porażeni wielką tragedią, jaka się stała, i to tak w wymiarze politycznym, ale także przede wszystkim w wymiarze ludzkim. Nie żyje przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Palka i no, chciałbym przede wszystkim wyrazy współczucia przekazać dla rodziny w imieniu Rady Miejskiej. Był łodzianinem. Często to podkreślał, często przypominał, że jest dumny z tego faktu. Urodził się w 1950 roku i cała jego młodość upłynęła w Łodzi, aż do ukończenia studiów na Politechnice Łódzkiej. W ostatnich dniach sierpnia 1980 roku w jego mieszkaniu przy ulicy Nawrot spotykali się działacze łódzkiej opozycji i tam rozpoczęła nieformalny jeszcze żywot Łódzka Solidarność. Został wiceprzewodniczącym zarządu regionu. Potem uczestniczył w Zjeździe Oliwskim, wszedł do władz krajowych jako specjalista w dziedzinie gospodarki. 13 grudnia został internowany, a potem aresztowany i osadzony na Mokotowie. Władze uznają go za jednego z 11 najbardziej niebezpiecznych wrogów ustroju. Jestem wstrząśnięty tym, co się stało, podobnie zresztą jak wszyscy moi koledzy. Stała się rzecz straszna. Śmierć zabrała nam człowieka nietuzinkowego, niebanalnego, człowieka w pełni życia. Do tego wszystkiego zginął jego syn ukochany, który ciężko chorował dawniej, jak on był w więzieniu. Zginęła jeszcze jedna osoba. Straszna rzecz. Nie potrafię mówić na ten temat. To jego stratę będziemy długi czas odczuwać. Myślę, że Łódź dziś stała się uboższa. Łódź, która nie jest bogata w wielkiej indywidualności, w której wielkim indywidualnościom żyje się trudno, jest miastem, które nie doceniło Grzegorza Palki. Wierzę w to, że go doceni. Było mu trudno, jak każdemu, który wybiega ponad przeciętność. Nie oszczędzono mu żadnych obelg, inwektyw właśnie dotykających tej sfery, w której dotykać go nie wolno było, gdy dotyczyło to prawości osobistej, moralności, uczciwości. Z człowiekiem, był człowiekiem o wielkich zasługach dla Polski, dla Łodzi. One zostaną z pewnością docenione. Nie dożył tego, ale jestem spokojny, że to, co zrobił dla naszego miasta, znajdzie uznanie. Dla ludzi, którzy go znali, dla przyjaciół, to jest ogromna strata. Jest bardzo mało porządnych ludzi. Po 2,5 roku więzienia Grzegorz Palka wrócił do Łodzi. Był wraz z Andrzejem Słowikiem i Jerzym Kropiwnickim entuzjastycznie witany przez łodzian. Przyszły lata współpracy z podziemną Solidarnością, uczestnictwo w pracy ośrodka duszpasterskiego w kościele ojców jezuitów, przyjaźń z patronem duchowym łódzkiej opozycji, ojcem Stefanem Miecznikowskim. W 1989 roku prezydentem Łodzi został Waldemar Bogdanowicz, wiceprezydentem Grzegorz Palka. W gorącym roku 1990 należał do grona założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Po wyborach samorządowych został wybrany przez Radę Miejską prezydentem Łodzi. Pierwszy dzień swej pracy rozpoczyna dzisiaj nowo wybrany wczoraj przez Radę Miejską Łodzi prezydent miasta Grzegorz Palka. Najpilniejszy problem widać właśnie stąd. Jest to zadymienie Łodzi, zatrucie środowiska, za który bierzemy się od dziś. Widać także, że miasto jest szare i brudne. Będziemy więc szukali środków w budżecie na to, żeby mieszkaniec widział, że zmienia się także jego bezpośrednie otoczenie. Następny potężny problem to są zasoby mieszkaniowe i ich stan. Będziemy starać się tutaj poprzez zmianę struktury własności, poprzez prywatyzację zapewnić właściwą konserwację szczególnie starych zasobów mieszkaniowych. No i wreszcie trzeci bardzo poważny problem. Nowy problem, z którym nie wiem, czy Łódź sama się ubora, to jest zwiększające się bezrobocie,
które ma cechy niestety strukturalne, stałe. Jest, uległ zmniejszeniu wewnętrzny rynek dla przemysłu tekstylnego i będziemy musieli tutaj znaleźć rynki zbytu, jeżeli chcemy utrzymać ten przemysł na takim poziomie jak do tej pory. Przez 4 lata Grzegorz Palka wdrażał bliskiemu ideę, stojąc na czele zarządu miasta. Łódź powoli zaczęła dźwigać się z zaniedbania i stopniowo najbardziej kontrowersyjny pomysł prezydenta o renowacji ulicy Piotrkowskiej zyskał mu popularność. W kraju Łódź uznawana jest za jedną z najlepiej zarządzanych gmin w Polsce, co zaowocowało wyborem prezydenta na przewodniczącego Unii Metropolii Polskich, organizacji blisko współpracującej z parlamentem i rządem. Po wyborach drugiej kadencji łódzkiego samorządu Rada Miejska obrała Grzegorza Palkę swoim przewodniczącym. Miał nadal znaczny wpływ na wszystko, co działo się w Łodzi. Przed rokiem wybrany został także liderem lokalnego oddziału Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. 2 dni temu Grzegorz Palka udzielił obszernej wypowiedzi łódzkiej telewizji. Oto fragment nieemitowanego jeszcze programu. Pierwsze 2 lata myśmy w zasadzie wyprowadzali Łódź z długów, które dostaliśmy razem z budżetem. Kiedy w połowie roku budżetowego weszliśmy w obowiązki jako nowa rada, nowy samorząd w zupełnie nowej sytuacji ustrojowej i dopiero w zasadzie po 2 latach udało nam się odbudować czy stworzyć taką strukturę budżetu, o jakiej mówiliśmy w programie wyborczym, to znaczy z dużym udziałem inwestycji, które w ostatnim roku tego czterolecia wyniosło 30%. To było motto naszego programu wyborczego, iż Łódź musi przełamać kryzys inwestycjami, pewną oszczędnością w wydatkach socjalnych i inwestycjami w rozwój Łodzi. To była między innymi idea Łodzi Targowej, to była zmiana statusu przestrzeni publicznej na Piotrkowskiej. Sprawy, które były bardzo kontrowersyjne, ale które z pełnym ryzykiem podjęliśmy i przeprowadziliśmy.